Całkiem niedawno mogliście oglądać w kinach film Scorsese pod tytułem Milczenie. Film ten jest ekranizacją powieści pod tym samym tytułem i o niej będę dzisiaj mówił. Punktem wyjścia niech będzie taki komentarz mojej znajomej, który przeczytałem na Filmwebie. Napisała ona, że no film owszem spoko może być, ale zrobiony jest z perspektywy postkolonialnej. No bo tu wiadomo, dobre chrześcijaństwo i źli Japończycy, ojejku, postkolonializm, wredni biali ludzie itd., itd. Problem polega jednak na tym, że film, który jest wierną adaptacją, z tego co mi wiadomo, opiera się na powieści napisanej przez Shusaku Endo, Japończyka. Postkolonializm. Shusaku Endo to jest naprawdę fascynująca postać, bardzo ciekawa. Człowiek, który w wieku kilkunastu lat w Japonii przeszedł na katolicyzm. Jego matka zafascynowała się chrześcijaństwem, dokonała konwersji i syn wraz z nią stał się katolikiem. No to był już wiek XX, więc spokojnie można było tę religię wyznawać. Ale ponoć przez większość swojego życia i w większości swoich powieści Endo stawiał pytanie o to, kim jest właśnie człowiek, który w społeczeństwie innowierców wyznaje zupełnie inną religię. Fabuła Milczenia jest luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach, bo oto w XVII wieku trzech torturowanych kapłanów katolickich w Japonii załamuje się. Porzucają swoją wiarę, jeden z nich nawet zaczyna ją dość mocno zwalczać, pisze jakieś traktaty antychrześcijańskie, ale ponieważ spoilerów na moim kanale staram się unikać, dlatego powiem wam, że powieść jest nieco inna, że to jest tylko kanwa tych wydarzeń historycznych, a Endo swoich bohaterów prowadzi nieco inaczej. To, co mi się w tej książce najbardziej podobało, to jest narracja. No to od razu widać, jakie mam wykształcenie, bo największe wrażenie zrobiła na mnie właśnie konstrukcja i zmiany w narracji. Wszystkie literackie świry powinny być zachwycone. Bo książka zaczyna się od raportu, takiego suchego raportu, w którym dowiadujemy się, że dwóch młodych księży ma się udać do Japonii, aby wyjaśnić tam pewne sprawy. Druga część to są listy. Listy jednego właśnie z tych młodych jezuitów, który opisuje, co spotkało go podczas właśnie tej podróży. Trzecia część to już jest klasyczna narracja z wszechwiedzącym narratorem. A część czwarta to znowu raport, ale tutaj już holenderskiego kupca, który no, też pisząc o takich jakby zwykłych, normalnych kupieckich sprawach, gdzieś tam na boku opisuje dalsze losy głównych bohaterów. I to jest faktycznie mistrzostwo świata. Jeśli chodzi o gatunek, to mamy tutaj do czynienia na pewno z powieścią historyczną, ale też, może nawet przede wszystkim, z powieścią religijną. Niech was to jednak nie zwiedzie, odnoszę wrażenie, że ta książka będzie łatwiejsza do przyswojenia, do przebrnięcia przez nią dla ateisty niż dla katolika, albo dla osoby z wątpliwościami niż dla osoby głęboko wierzącej, bo pytania, które ona stawia, są niezbyt przyjemne. W posłowie do mojego wydania, o tego filmowego, jeden z japońskich literaturoznawców zachwycał się konstrukcją psychologiczną głównego bohatera. A ja się akurat zachwycał nie będę, bo uważam, że to jest najsłabszy element tej powieści. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi o to, że ta postać jest niewiarygodna jako człowiek, ale ona jest niewiarygodna jako XVII-wieczny europejski jezuita. A dlaczego? Już tłumaczę. Takim najważniejszym pytaniem i dylematem, który trapi głównego bohatera, jest to, dlaczego Bóg milczy wobec kaźni swoich wiernych, wobec kaźni ludzi ochrzczonych. I dlaczego ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, żeby XVII-wieczny jezuita miał takie problemy w Japonii? Z tego względu, że to już jest wiek XVII i to jest jezuita. Czyli to jest człowiek, nawet jeśli on jest młody,
i nieopierzony. To jest człowiek już z pewną formacją duchową. A poza tym właśnie to są lata 30. XVII wieku, czyli epoka, gdzie na przykład zaczynają już działać bolandyści. Chyba jeszcze ich główne dzieła się nie pojawiają, ale wcześniejsze ich żywoty świętych jak najbardziej. I teraz jeśli główny bohater w pewnym momencie myśli sobie, że no tak, bo tu w żywotach świętych w czasach starożytnych to Bóg interweniował i karał grzeszników, a dlaczego teraz tego nie chce zrobić, to mi się nie do końca klei, bo on musiał znać te dzieła, które się wtedy pojawiały, a tu właśnie wytłumaczę, jakby ktoś nie wiedział, kim byli bolandyści. To byli jezuici, którzy w sposób, no jak na owe czasy, naukowy i nowoczesny podeszli do żywotów świętych, do złotej legendy zwłaszcza. Oni wywalali wszystko to, co nie znajdowało potwierdzenia w źródłach, wszystkie te cuda, które uznawali za zmyślone i jakby no, pokazywali, starali się pokazać życie świętych w taki sposób jak najbardziej zgodny z rzeczywistością, w taki jak to mogło być. Ówczesny jezuita musiał te dzieła znać. No naprawdę, musiał znać te prądy myślowe, mentalne, musiał znać te dzieła. Co więcej, on musiał wiedzieć na przykład o takich męczennikach z Gorku. No to była epoka wojen religijnych. Tam takie rzeczy działy się w Europie. I to, że on sobie w Europie tych pytań nie zadawał, tylko one mu się nagle pojawiają w Japonii, dla mnie jest zupełnie nie do przyjęcia. Ja w tę postać nie jestem w stanie uwierzyć. Gdyby to był jakiś ksiądz, który został w Japonii wyświęcony, albo jakiś mnich, czy może nawet nie ksiądz, po prostu jakiś Japończyk, który przyjął chrzest w Japonii i po zakazaniu chrześcijaństwa on widzi, co się zaczyna dziać, to w to byłbym w stanie uwierzyć, ale nie w takiego jezuitę. No niestety, to widać, że jest to powieść pisana z perspektywy Japończyka. Wprawdzie te problemy głównego bohatera no, wydają mi się nieco dziecinne, ale całą powieść ratuje ktoś inny. Ratuje, w moich oczach przynajmniej, postać zdrajcy. No, takiej odrażającego bohatera, który jest przedstawiony jako odrażający zarówno w sposób fizyczny, jak i psychicznie. Ale jego dylematy to akurat mnie przekonują. Bo to jest człowiek, który zadaje takie pytanie, dlaczego Bóg stworzył mnie tchórzem? Ja nie jestem zły, ja wcale nie chcę źle dla chrześcijaństwa. Ja bym chciał być taki jak męczennicy, ja bym chciał być taki jak wielcy wyznawcy, ale nie potrafię, bo jestem innym człowiekiem, bo jestem zwyczajnie tchórzem, ale chcę. I to jest bardzo ważne, bo ten człowiek w moich oczach jest taką syntezą całej ludzkości, przynajmniej tej lepszej, wbrew pozorom jej części. Ludzi, którym się nie udaje, którzy upadają, ale którzy chcą być lepsi i którzy tak naprawdę chcą dobrze. On mnie dużo bardziej przekonuje niż główny bohater. Wielu publicystów katolickich zwłaszcza zarzucało tak filmowi, jak i powieści, że to jest książka, która w jakiś sposób deprecjonuje sens ofiary. Że ta ofiara, poświęcenie tak naprawdę nie mają sensu. Znaczy, to jest bardzo płytkie myślenie, bo tak na dobrą sprawę to każdy z bohaterów tutaj ponosi jakąś ofiarę. To raczej jest pytanie, jak ta ofiara powinna wyglądać. Co więcej, no, autor w posłowiu sam mówi o tym, że ma takie wrażenie, że jego bohaterowie no, zachowują się, przynajmniej niektórzy z nich, w sposób niezgodny z zasadami wyznawanej religii. I on ma taką świadomość. Ale moim zdaniem on w ten sposób w pewnym sensie ocala tych historycznych bohaterów. Bo do tego można by było podejść w sposób zupełnie inny, uznać ich za tchórzy. No, stchórzyli, nie dali rady, konformiści. Potem sobie ciepłą posadkę znaleźli gdzieś tam w Japonii. Jeden z nich nawet zaczął zwalczać chrześcijan. Więc koniec, kropka. A on grzebie głębiej. Endo pyta właśnie, a może jednak tu chodziło o coś zupełnie innego?
Może po prostu oni zadawali sobie pytania, nie umieli na nie znaleźć odpowiedzi. I w pewnym sensie to jest jakaś obrona tych ludzi, przynajmniej w moich oczach. Zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, po której widać, że to jest powieść japońska. To jest japońska aż do bólu, ona pod żadnym pozorem nie jest europejska. To jest język. Moi drodzy, jeżeli główny bohater, który znajduje się bodajże w więzieniu i tam pisze listy, w których opisuje, co go spotkało w Japonii, opisuje, no czekając w zasadzie na śmierć, tak, albo przynajmniej na jakąś kaźń, opisuje to, jak na przykład widział pochód ludzi, którzy sobie gdzieś tam w dole szli, on stał na wzgórzu i opisuje, że ci ludzie to byli, wyglądali tak i tak, jak takie małe fasolki się tam poruszali, skupia się na szczegółach, to też jest bardzo mało europejskie, bo to jest właśnie ta mentalność japońska, przywiązywanie uwagi do szczegółu. Takie właśnie to, co widzimy na drzeworytach japońskich, takie odwzorowanie wszystkiego dokładnie. Raczej europejski jezuita by o takich rzeczach nie pisał. Podejrzewam, że raczej by na nie nie zwrócił zupełnie uwagi, a na pewno by ich w ten sposób nie oddał. Oczywiście to akurat nie jest moim zdaniem błędem, bo to tej powieści, tej narracji i językowi nadaje uroku. Reasumując, Milczenie to dobra, ale trudna książka. Trudna nie na poziomie językowym, bo z tym nie będziecie mieli żadnego problemu. To jest książka trudna, bo ją się trochę odchorowuje. No, może to nie jest tak, że ona tam niszczy psychikę, ale na pewno nie daje takiej prymitywnej przyjemności z czytania. Daje raczej ból, raczej cierpienie. No, współczujemy bohaterom. To nie jest opowieść o wielkich chrześcijanach i wielkich właśnie wyznawcach religii katolickiej. To jest raczej historia ludzkiego upadku, przynajmniej tak ja ją widzę. Ale myślę, że to jest powieść, którą warto poznać i to jest książka, którą warto przeczytać. Ja się z Wami będę już żegnał. Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o kulturze, o literaturze bez pardonu.